To nie było też do końca tak, że Krystian opiekował się pod wpływem alkoholu ze swoim dzieckiem. To było tak, że miał wychodne, ustalał ten dzień z Kaliną bardzo długo, wyszedł ze swoim kumplem do Barbariana i nagle wydarzyła się taka, a nie inna sytuacja, że musiał wrócić do domu, zająć się dzieckiem, ponieważ Kalina musiała gdzieś pilnie wyjechać do pracy. Marlenka dostała gorączki i Krystian w ferworze tej choroby pojechał do szpitala, gdzie tam wyczuli od niego alkohol, więc niby seria takich niefortunnych zdarzeń i takiej naiwności Krystiana, którą już dał sobie poznać bardzo długo. Czy Kalina mu odbierze prawa rodzicielskie? Kalina nie, ale pojawi się nowa postać kuratora, która trochę namiesza i może poróżni Krystiana i Kalinę. Skąd w takim razie ten kurator i co będzie próbował tam zrobić? Kurator z sądu? Co będzie próbował zrobić? Ustawić do pionu Krystiana, tak jak większość, która próbuje i która ma styczność z tą postacią w tym serialu. Czy mu się uda? Nie mogę zdradzić, ale mogę tylko powiedzieć, że na pewno widzowie nie spodziewają się tego zakończenia i tej całej historii.